Moi drodzy, myślę, że najwyższy czas zorganizować sobie jakiś nowy driftowóz. Ile mamy hajsu? W ogóle, czekajcie, to nie ten menu. Wow. 500 tysięcy dolarów. Myślicie, że starczy mi na jakąś fajną furę do driftu? Ogarnijmy, zobaczmy, co tutaj ciekawego jest do wyboru. Więc tak, mamy Subaru BRZ Premium. W driftu jest ten ziomek. M3 jest prawa. Dobra, bierzemy M3. E30, ile to kosztuje? Teraz 70 tysięcy, dobrze, to prawie za darmo. Pewnie, używam nowego samochodu M3 E30. I zobaczcie, jaki mały to jest chip, ale to jest fajny samochodzik, ma sporą rzeszę fanów, klubów, w ogóle jest to samochód legenda. Więc na pewno będziemy mogli sobie go fajnie jakoś przerobić, mam nadzieję. Nie wiem, nawet chyba mam tą furę w garażu. Cholera wie. Tunigujemy, co tam będziemy się przejmować. Modyfikacje wyglądu, cyk. Czy mamy tutaj gotowe jakieś pakiety? Chyba nie. Dobra, maska. Standardowa. Zostawiamy standardową, bo jest bardzo fajna. Troszeczkę sobie tylko przyciemnimy szyby. Co? A, dobra, bo on, jego można chyba znaleźć. E30. To nic. My kupiliśmy sobie chromowane albo takie niechromowane. Dobrze, niechromowane. Patrzmy reflektory. Fioletowe. Cyk. Teraz tak. Chłodnica. Przedni zderzak. Mamy parę opcji do driftu. Weźmy sobie coś takiego klasycznego. Myk. Rozdzielacz. Coś takiego. I teraz tak. Tutaj owiewki. Możemy zmienić, ale zostawimy standardową. No i zobaczymy, czy można poszerzyć gnoja. Trochę można. Dosyć można. Tutaj mamy jakiś pakiet naprzód. Zastanawiam się, czy nie ma w ogóle. Tak, my chcemy coś takiego. Ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie kompletny tunik już sobie wyglądał. Tył znacznie się poszerza. Nie jest aż tak kwadratowy, jak się spodziewałem, że będzie. Tylne lampy mogą być takie całkiem przyciemnione. Zajebiście to wygląda. Dobrze, nie zastanie. Zaraz sobie felgi jeszcze tam dokończymy. Gdybym coś takiego. No nie, no to bierzemy sobie ten zderzaczek. To jest chyba taki całkowity pakiet. Dyfuzora tu chyba nie będziemy żadnego dawać. Niepotrzebny nam, co? Układ wydechowy. My tam będziemy robić jump, drifty i inne tego typu rzeczy, więc tutaj. No to nie pasuje, dyfuzor żadny, on się by tam zaraz rozwalił, bez sensu. Nie wiem, co robi ten system audio do tej pory, nie wiem, o co w tym chodzi. Spoiler. Tu mamy taki bardzo fajny, malutki. Taka wielka ławka, co? Zobaczmy, jak to wygląda. No, taki duży to też za duży, co? Taki malutki, to jest taki standardowy prawie, że ten tutaj. Dajmy sobie taki, nie? Niepotrzebny jest jakiś wielki. No i tylne koła, felgi, zobaczmy, co my tu mamy. Już mi się na początku jakieś podobały, te są spoko, niech sobie będą. Czy można zwiększyć rozmiar? Można, ale nie ma jakby stopnia pomiędzy. O, patrzcie, złociutkie, super. Znaczy dla wszystkich, ale zaraz zobaczymy. I środek dajmy. No właśnie, niech będzie sobie taki biały. Tylne felgi zajebiste mamy. I tak, zaciski. Dajmy sobie jakieś żółte. Tarcze. Ich tutaj specjalnie nie widać, za ciemno jest. Felgi, opony. Opon tutaj w ogóle nie będziemy. Zobaczcie, jak gówniano wyglądają te napisy. Nie wiem, po co one są. Jakiś błąd w sztuce, przy tworzeniu tej gry. Zobaczmy jeszcze lusterka, nie zerkałem na to. Nie, zostawimy standardowe. No i felgi z przodu. Tutaj zmiana felg. I tam mieliśmy tą felgę. I taką chyba zostawimy. Ja nie lubię mieć z tyłu innych felgi, z przodu innych. Zaraz tak i pyk. A dobra, to przynajmniej, ach, tam chyba taki sam kolor jest zresztą. No i zwiększymy sobie troszeczkę rozmiar. Nie chcemy mieć jakiejś tutaj strasznie małej tej oponki. Niech to się tam troszeczkę ślizga. Z
Cyk. I chyba ostatnie tarcze mieliśmy z tyłu. No i dobra. No i tak, tu mamy sobie porobione. Jeszcze zaraz sobie wybierzemy jakiś projekt stworzony przez innego gracza. Co tu mamy na górze? Dach. To chyba patrzyliśmy już, nie? To można mieć ten, powiedzmy, zardzewiały. Okej, okay, tak wygląda sobie. Teraz musimy zrobić tak. Modyfikacja osiągu, tu nic nie zrobimy. Zaraz, czy można było jakoś migrować te części między samochodami? Nie, nie było takiej aktualizacji, w innej grze było, nieważne. Zobaczmy, teraz edytor i... Tu chyba jest biblioteka, społeczność, właśnie o to mi chodziło. Zobaczmy, co tam ludzie sobie potworzyli, jakieś malowania do tej fury. Nas interesuje coś, co by pasowało w miarę na drift. Cyk, zajebiste, ty. Ktoś się naprawdę postarał. Ciekawe, czy to jest z naklejek zrobiona ta twarz tego dzikusa. Tam mieliśmy malowanie mostu łąte, to no, w każdej BMW musi oczywiście być. W każdej grze. Nawet w Fordzie na każdą BMW można malowanie mostu łąte nałożyć. Wszyscy tworzą tam po prostu te malowania z Need for Speed, a mostu łąte. Tu mamy coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda, nie będziemy tutaj szukać nie wiadomo ile. Mamy coś takiego jak karbonowa maska, spoko. I zobaczcie, jak ładnie przód jest wyeksponowany dzięki temu. Genialne, niech będzie, super. Teraz tak, sylwetka i teraz możemy... Chyba na to czekaliście najbardziej, prawda? Do driftu to będzie pasować, ale tyłu nie będziemy robić tak w negatywie, bo to nie pasuje mi jakoś do driftu. Wysokość możemy dać sobie wyżej ten samochód. Nie będziemy go całkowicie chyba glebić, jak myślicie? No i mamy furę porobioną już. O kurde, czuję tą moc. Czuję tą moc. O shit, jedziemy na jakieś drifty. Jest obserwatorium, próba driftu, droga do gwiazd, startujemy. Ach, zobaczymy, jak mi pójdzie w tej BMW. Bez żadnego tuningu, bez żadnego dostosowania. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, zobaczymy, co ten wariat potrafi. Nie jest to jeszcze maksymalny tuning, ale naprawdę niewiele brakuje do maksymalnego. Ja tutaj najlepiej driftowałem sobie Lambo Huracanem. To jest dziwne, nie? Że Lambo Huracan do driftu. Mam tutaj dość mocno porobione nitro w tym samochodzie, więc szybko się powinno ładować i powinno być też go dużo. Nie, nie mogę, coś tu jest nie tak. Znaczy tak, na pewno kąt driftu jest nie tak i równowagę będzie trzeba ustawić. Nie wiem, co oznacza w ogóle ta równowaga, że co, że tam ktoś chodzi na linię po tym samochodzie i trzyma równowagę. Ustawimy bardziej na tył, zobaczymy, czy to coś zmieni. Super. Dobra, ogólnie chodzi o to, żeby jak największa prędkość, jak największy kąt i próbować kombo walić. Wow! No, to było spoko. Bardzo fajnie się samochód zachował przez chwilę. No i po kilku próbach na tym dość trudnym drifcie, chyba jednym z trudniejszych, idzie mi tak. No przecież skręcałem w lewo, o co chodzi? Mam nadzieję, że w przyszłych NFS-ach to poprawią. W Undergroundzie dwójce jak się zajebiście driftowało, pamiętacie? Tutaj jakoś odbijasz. O co chodzi? Tak jakbyś, masz wrażenie, że to nie chodzi o to, że ja się od ściany odbiję, tylko chodzi o to, że samochód czasami tak nagle łapie z dupy przyczepność i leci do przodu i nie możesz skręcać w ogóle w żaden sposób. Jest takie dziwne uczucie. Tak? No jest dziwnie. Mam wrażenie nawet, że w The Crew driftuje się trochę lepiej, chociaż w The Crew to też jest totalna lipa, jeśli chodzi o driftowanie. Jeśli chodzi o jazdę samochodem w The Crew 2, spoko, ale driftowanie, daj spokój. No i tutaj mamy taką sobie ładną próbkę driftu. Bardzo długi drift, można tutaj fajnie sobie niektóre kąty porobić. Czas na drift.
Znajdź dobry tor. Ale jazda! Cholera, mój Bóg. Ciężko go odwrócić trochę, jak się hamuje na nożnym. Jak on złapał tą przyczepność? No co, on ma jakąś kotwicę między kołami, czy jak? W ogóle nożnego nie... nie będę nożnego używał, jest dziwnie. Aj! O! Tak, o to chodzi. 100 tysięcy punktów. Może właśnie powinno się tego ręcznego cały czas tylko i wyłącznie katować. A nie nożny, tak jak ja. Ja zawsze sobie nożnego używałem, bo mi wtedy samochód ładniej wchodził, tak łagodniej w drift. Jak to dziwnie jeździ, no dobrze. Teraz się odwróciliśmy na ręcznym i wyszło fajnie. Nie uderzaj w ścianę, dobrze. Nie uderzaj w ścianę, dobrze. Chodźmy tutaj. O, teraz uderzył, o ty gnoju. 250 tysięcy i meta. 1 100 000. Ktoś zdobył tutaj ponad 2 miliony. Ponad milion więcej ode mnie, zobaczcie. 2 miliony 280 tysięcy. Oh shit. Ile ja bym musiał pod... Ale wiecie co? Tutaj jest dziwne, ale w tej grze naprawdę samochody z napędem na 4 koła są lepsze do driftu niż samochody z napędem na tył. Ja wam zaraz pokażę różnicę. Przejadę się tutaj Lambosem. I zobaczycie, jaka jest różnica. Lambo Gallardo. Nie Gallardo, tylko Huracan. No i jest moje Lambo. Pokaż się. Pokaż się. To jest kozak na drift. Teraz wam pokażę, co ten samochód potrafi. No w ogóle, czy będę przyzwyczajony do tego driftowania? Zobaczymy. W ogóle, jakie porówna... O, właśnie! Ten totalnie bokiem leci. Co on robi w ogóle? Nie trzeba nitro używać. Te samochody dziwnie się tu zachowują, ale mam bekę z tego teraz. Po jakimś dłuższym czasie wbiłem sobie do Need for Speeda. Totalnie nie potrafię tego zrozumieć. O co tu chodzi? Wyczuć. Ja. To jest rzeźnia. Ale nie, Lambos jest dużo lepszy właśnie do driftu niż BMK. Tylko BMK już troszeczkę dłużej pojeździłem teraz. I może dlatego teraz strasznie lamię tym Huracanem. Ale jest szybszy, no jest zdecydowanie szybszy. I jakoś podczas tego ślizgu po prostu sam leci bokiem. A BMK zaraz... O! Zaraz łapię przyczepność i dzieją się z nim dziwne rzeczy. Nawet nie wiem, czy uda mi się docelowy wynik tutaj ogarnąć, już nie wspominając o jakimkolwiek rekordzie. Nie spapraj tego driftu, Mac. Jestem legendą. A, udało się. Milion. Także widzieliście, no. Na pewno wynik 2 miliony da się tu ogarnąć, tylko trzeba jechać mega, mega czysto i chyba w jednym kombo cały ten przejazd. To jest wow. Piszcie, co myślicie o BMW E30, o driftowaniu. Ja chyba, jeśli chodzi o driftowanie, to w tej grze podziękuję. Zostańmy przy Fordzie, okej? Okay? O Boże. Zgrzałem się, naprawdę. Gdybym nie był takim spokojnym, opanowanym człowiekiem, to bym tu zęby już połknął.